Dziś niezbyt długi, ale szalenie nudny odcinek na temat wykresu log pH. Komu to potrzebne? A dlaczego? No, wiedza ta wbrew pozorom naprawdę się przyda i pozwoli odsiać fakty od faktów facebookowych, kolportowanych na przykład na pewnej grupie dla płaskoziemców pana Toma. Na przykład takie, że powietrzna pompa ciepła na czynnik chłodniczy R32 przy temperaturze skraplania 52 stopnie Celsjusza i temperaturze odparowania w okolicach 8 stopni Celsjusza ma COP 3,23 do 1. Dzień dobry. Temat dziś potraktuję deko po macoszemu, tak by nie zabić w Państwu chęci nauki, a rozszerzenia tematu będą w kolejnych odcinkach, które, muszę przyznać, nie będą ukazywały się na zbyt często. Ogłoszenia duszpasterskie na końcu. Jeśli się gdzieś mylę, proszę komentować. Co prawda, filmu nie da się zedytować, ale będą erraty w opisie, stąd gorąco zachęcam, by do opisu zaglądać, bo oprócz odpowiedzi na najczęściej padające pytania, mogą tam znaleźć się też istotne informacje, które mogłem pominąć, naprawdę niespecjalnie w treści filmu. I z uwagi na to, że fizyki to ja się muszę jeszcze długo uczyć, to jeśli w dalszej części usłyszą Państwo frazę, gdzie jeden z wyrazów to właściwo, to jest to wielkość odnosząca się do 1 kg substancji. Na przykład ciepło właściwe, czy mortadela właściwa, co odnosi się do 1 kg mortadeli. Okej, jak wygląda bohater odcinka? Na pierwszy rzut oka wykres jest mega niejasny, ale tylko na pierwszy. Po lewej stronie mamy rzędną ciśnienia w barach. Reprezentacja tego ciśnienia jest logarytmiczna. Na dole mamy odciętą z entalpią, czyli zawartością ciepła w kilojulach na kilogram, ale również cztery inne dość ciekawe parametry typu. Linie nasycenia lewa i prawa, które niejako dzielą wykres i odcinają nam ciecz od par mokrych, ale również parę suchą, a które to łączą się w jednym punkcie zwanym punktem krytycznym K. Tu wybucha sprężarka. Nie no, żart. I wbrew pozorom wynikającym z nazwy nie jest to punkt, przy którym z głębokim żalem pożegnamy sprężarkę, a raczej informacja, że powyżej tego punktu dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Między innymi nie dochodzi do skroplenia czynnika chłodniczego. Teraz by było jaśniej, na ekranie pozostawię jedynie linie nasycenia i linie zwane izotermami. To są te zaznaczone na czerwono linie stałej temperatury izotermy. Pozwoliłem sobie dodatkowo pogrubić trzy izotermy o temperaturach minus 20, 20 i 60 stopni Celsjusza. I teraz ciekawostka dotycząca sposobu naniesienia na wykres tych linii. Jeśli izoterma urywa się zaraz za linią nasycenia, to znaczy, że w tym kierunku przebiega poziomo lub pionowo. Jest to też informacja, że taki czynnik nie ma poślizgu. Najczęściej jest jednorodny, choć nie zawsze, ale o tym później. A tak wygląda wykres izoterm, gdy mamy do czynienia z czynnikiem chłodniczym, który nie jest jednorodny. Tu R407C i od razu rzuca się w oczy przebieg linii stałej temperatury. Dlaczego tak? Bo czynniki niejednorodne składają się z innych czynników. Są mieszaniną. W przypadku czynnika R407C składowymi są R32 w ilości 23%, R125 w ilości 25%
i R134A w ilości 52%. I logicznym jest, że poszczególne składniki tego czynnika parują kolejno, a ta temperatura zależy od temperatury parowania tych składników. Teraz, by jeszcze bardziej zamotać, czynniki chłodnicze niejednorodne dzielą się na azeotropy i zeotropy. Azeotropy to mieszaniny dwóch lub więcej, które pozostają w termodynamicznej równowadze z parą nasyconą. Która z tej mieszaniny powstaje? I naprawdę tego nie da się jaśniej w tej chwili wytłumaczyć. Skład pary każdego azeotropu jest taki sam jak cieczy. A w zeotropach sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Para nasycona, wynikająca z połączenia związków chemicznych, ma skład zawsze inny od ciekłej postaci mieszaniny. Jeśli ktoś z Państwa nie zrozumiał, proszę się nie przejmować, będzie o tym później i niejako z cyklu tych szkoleń wyniknie czemu i stanie się to logiczne i jasne jak słoneczko. Dobrze, wracamy do wykresu, do linii stałej objętości właściwej, czyli izochory. Właściwej, pamiętają Państwo mortadelę właściwą, tu owe linie występują w kolorze zielonym, czyli to są linie stałej objętości właściwej V, a przemiana izochoryczna to proces termodynamiczny, w którym objętość układu pozostaje stała, czyli V równa się konstant. Ok. Następne z wykresu to izentropy, czyli linie stałej entropii właściwej S, tu występujące w kolorze niebieskim. Przemiana izentropowa to proces termodynamiczny zachodzący przy stałej entropii właściwej. I na koniec pozostały nam linie stałego stopnia suchości pary X, oznaczone kolorem ciemnoszarym. Jest ich 9. Z wyrażeniem od 1/10 do 9/10. No i to by było na tyle jak na razie w odniesieniu do wykresu log pH. Pozdrawiam serdecznie. Okej, płaskoziemcy nam odpadli, teraz trochę wiedzy właściwej. Para mokra to taka para plus deko cieczy na wykresie znajduje się pomiędzy liniami nasycenia poniżej punktu krytycznego K. Obszar ten cechuje się tym, iż para i ciecz znajdują się w równowadze termodynamicznej, a określamy to jako stan sycenia. Nie nasycenia, stan sycenia. Równowaga termodynamiczna jest pojęciem stosowanym w termodynamice i oznacza taki stan, kiedy makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość i wszystkie funkcje stanu są stałe w czasie. Logiczne. Dla przypomnienia, lewa linia nasycenia to ciecz nasycona. Prawa linia nasycenia to para nasycona sucha. Środek to jakiś stan nasycenia. Stopień suchości na wykresie przyjmuje wartości od 0 do 1, czyli od 0 do 100%. Czyli 0 to nasza faza ciekła, gdzie występuje tylko ciecz, 1 faza sucha, nasza para nasycona sucha. Tu należałoby jeszcze wspomnieć, bo fizyki to się jeszcze muszę długo uczyć, że stopień suchości określa wzór m bis podzielone przez sumę m' i m bis, gdzie m' w kilogramach to masa cieczy nasyconej, a m bis w kilogramach to masa pary nasyconej suchej. Dobra, widzę, że część z Państwa już zasypia, to na otrzeźwienie trochę porno. Obieg Lindego. Szybko tłumaczone. 1,2 to praca sprężarki. Tu temperatura par czynnika rośnie. 2,3 to nasz skraplacz, gdzie 2 bis to rozpoczęcie procesu skraplania, a 3 prim
to rozpoczęcie procesu dochłodzenia, gdzie mamy już tylko ciecz. Tu małe wtrącenie, dlaczego twierdzę, że to skroplony czynnik przekazuje do medium maksymalnie dużą część energii. Otóż na myśli mam tę część, czyli gdzie jest 100% czynnika w postaci cieczy i tę część, gdzie mamy ciecz i gaz w równowadze termodynamicznej. Tu zalążki cieczy to już czynnik, który się zaczyna skraplać, czyli mamy fizyczną parę mokrą i mikrokropelki cieczy, które skraplają się na ściance przegrody. Widać to pięknie na przeźroczystych wymiennikach. I tam, jeśli taki moment będzie badany termometrem, to termometr w całym zakresie stanu sycenia pokaże dość podobną temperaturę. Oczywiście dla czynników jednorodnych. 3,4 to efekt działania elementu rozprężnego. 4,1 to oczywiście parownik, gdzie 1 bis do 1 to przegrzanie par suchych czynnika w parowniku. Tu mamy współczynnik wydajności chłodniczej, nasze COP. YT równa się QO podzielone przez LOB, czyli współczynnik COP efektywności chłodniczej to stosunek na odciętej punktów 1,2 pracy sprężarki do efektu działania parownika 4,1. Albo jaśniej, mierzymy szerokość LOB, i tę szerokość odkładamy na odcinku QO tyle razy, ile nam się uda. I ta wartość to nasze COP. Natomiast współczynnik COP efektywności grzewczej to stosunek na odciętej punktów 1,2 pracy sprężarki do efektu działania skraplacza 2,3. I już wiadomo, dlaczego COP na grzaniu jest wyższy niż na chłodzeniu. 2,3 to ciepło odprowadzone. To suma w kilojulach na kilogram QH, ciepła jawnego schłodzenia pary, QS, ciepła utajonego skraplania i QD, ciepła jawnego dochłodzenia. Ale o tym w następnym odcinku. I jeszcze ogłoszenia duszpasterskie lub, jak kto woli, wycieczki osobiste. Rusza nowa seria o wdzięcznym tytule Złoty Doktorat, gdzie będzie rozbierane na czynniki pierwsze i rozpracowywany technicznie najbardziej durny komentarz z poprzedniego filmu. Oczywiście nie po to, by prześmiać, a po to, by matematycznie wykazać błędy stawianych tam tez. Bohaterem pierwszego odcinka będzie komentarz z cyklu Nie znam się, to się wypowiem. Link do kanału autora wyświetla się w prawym górnym rogu, a owy komentarz odnaleźć można pod filmem o wymienniku rurowym, a dokładnie pierwszej części o wymienniku rurowym, bo będzie również część druga, traktująca o pewnym zdjęciu pewnego rozciętego wymiennika. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną część.